Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wiedza o objawach porodu i jego prawidłowym przebiegu umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości i stwarza okazję do wczesnego reagowania lub wezwania lekarza weterynarii. Dzięki znajomości terminu porodu można odpowiednio przygotować miejsce, sprzęt i obsługę, co znacznie zwiększy szanse matki i noworodka. Inicjacja porodu odbywa się ze strony płodu. Gdy płód osiąga gotowość do opuszczenia organizmu matki, przekazuje sygnał na drodze hormonalnej z udziałem kortykoliberyny, hormonu adrenokortykotropowego, ACTH i kortyzolu. Objawy zwiastunowe porodu mogą pojawiać się na dobę przed rozpoczęciem lub wcześniej. Dochodzi do powiększenia stromu, a nawet jego obrzęku. Na 24 do 48 godzin przed porodem czop śluzowy, który do tej pory uszczelniał drogi rodne, ulega upłynnieniu i wycieka na zewnątrz. Gruczoły mleczne ulegają powiększeniu i nabrzmieniu. Pojawia się gęsta, żółta siara. Mięśnie macicy rozluźniają się. Około 24 godzin przed porodem spada napięcie mięśni zadu. Samica staje się niespokojna, próbuje mościć sobie gniazdo, grzebie w ściółce, chodzi w koło, wstaje i podnosi się na przemian. Można wyróżnić 3 etapy porodu, jednak w praktyce często fazy te przeplatają się ze sobą, a czas ich trwania nie jest jednoznaczny. Etap pierwszy. Rozluźnienie i rozwieranie szyjki macicy. Płód układa się w prezentacji do porodu. Zaczynają się skurcze macicy. Kosmówko, omocznia, osiąga światło pochwy. Etap drugi. Wzrost intensywności częstotliwości skurczy macicy. Płód dociera do kanału rodnego. Rozpoczynają się skurcze tłoczni brzusznej. Owodnia osiąga światło pochwy. Zaczyna się wypieranie płodu. Etap trzeci. Krążenie łożyskowe zostaje zahamowane. Dochodzi do odklejenia łożyska. Wciąż kurcząca się macica i tłocznia brzuszna wypiera łożysko. W przypadku zwierząt wielopłodowych etap drugi i trzeci występują na przemian, aż do wyparcia wszystkich płodów. Czasami mogą pojawiać się przerwy pomiędzy kolejnymi noworodkami. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.